Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną po raz pierwszy obchodzono w 1999 roku. Także Częstochowa przyłączała się do tych obchodów. W tym pandemicznym roku było inaczej. Ze względu na pandemię skierowaliśmy się do placówek z prośbą i zapytaniem w zasadzie, jak sobie wyobrażamy w tym roku ten dzień, ponieważ zawsze to robimy wspólnie. Szkoły, placówki specjalne powiedziały, to zróbmy konkurs. Taki konkurs się odbył. Szkoły, ośrodki, fundacje nadesłały w sumie 18 prac plastycznych. Jury złożone z artystów czy radnych miasta nie kryło, że wybór tego najlepszego dzieła nie był łatwym zadaniem. Rzeczywiście prace są wszystkie bardzo ładne, pomysłowe, kolorowe, więc rzeczywiście widać zaangażowanie osób z niepełnosprawnościami wykonanie tych prac. Także na 18 prac jedną, którą bym może odłożył i zastanowił się, natomiast 17 wszystkie chętnie bym przyjął. Powiem szczerze, że było bardzo trudno. Nauczony doświadczeniem z obserwacji właśnie tego rodzaju konkursów, wygląda na to, że ten konkurs był szczególnie jakby wrażliwy na kolor i to mi się bardzo podoba. Bo mimo pandemii kolor w dzieciach pozostał. Ten czas, w którym akurat znajdujemy się pandemiczny, nie zmienił tego spostrzegania. Tak naprawdę zainteresowało mnie, jak dzieci spostrzegają dzisiejsze otoczenie, jak spostrzegają naturę. Dla artysty, który inspiruje się, potrafi inspirować pracami, już powiem, na przykład innych artystów, dla mnie ta wystawa była inspirująca. Członkowie jury oglądali, cmokali, po prostu się zachwycali i w końcu wybrali. Pierwsze miejsce zajęła ta praca podopiecznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Świętej Barbary. Uczestnicy byli bardzo przejęci tworzeniem, więc tym bardziej zależało mi na tym, aby troszeczkę wgryźć się w tą twórczość, nawet nie po to, aby oceniać, ale po to, aby zrozumieć, co artyści na tych obrazach na dzisiejszym konkursie chcieli nam przekazać. Te prace, które tutaj widzimy, będą wisiały jeszcze przez miesiąc czasu u nas tutaj na placówce na Fosza. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia.